Musimy zmienić sposób funkcjonowania administracji i to, jak traktuje obywateli. Urzędnik ma być sługą, a system maksymalnie dostosowany i wygodny dla obywatela. Cyfryzacja i informatyzacja państwa to nie ciekawostki czy dodatki do reform. To ich sedno. Czy zamierzamy coś zrobić z tą przechowalnią? Dla własnych ludzi z przechowalnią, po prostu taką kolebką stanowisk dla ludzi, którzy są czasem w nieodpowiednim miejscu. Istnieje wiele terminów, jakimi można określić nasz system polityczny. Jednak partiokracja jest chyba najbardziej trafna i czytelna. Że te pieniądze na 500+, które rozdajecie, to oczywiście więcej zabierzecie w podatkach. Kukiz 15 walczy z partiokracją. Jako jedyni zrezygnowaliśmy z subwencji państwa, z budżetu państwa. Uważamy, że jeśli ktoś ma finansować jakąś inicjatywę, to tylko z własnej, nieprzymuszonej woli. Podwyżki się daje, to prawda, ale za sukcesy, za efekty. No chyba, że 500+, mieszkanie plus, to są te efekty, za które podnosicie wynagrodzenie. Łatwo jest rozdzierać szaty, krzyczeć o zamachach, walczyć o demokrację zagrożoną przez siły zła. Ale kiedy przychodzi do poważnej rozmowy o pieniądzach, maska opada i można na moment dojrzeć prawdziwą twarz, prawdziwe interesy i prawdziwą wizję państwa a la Nowoczesna. Kolejny rekord, jaki Prawo i Sprawiedliwość pobił, to w ilości ministrów. Poprzedni rząd koalicyjny Platformy i PSL-u miał 117 ministrów. Obecny rząd 118, więc najpierw zwiększamy ilość ministrów, a teraz dajemy im podwyżki. Tak długo, jak Polacy będą żyć w przeświadczeniu, że politycy są jakąś oderwaną od społeczeństwa kastą wybrańców, tak długo przegrywać będzie na tym całe państwo. Dlatego, że to, co wyprawiała Ukraińska Powstańcza Armia, tą rzeź, tą masakrę można powiedzieć, to była istna tragedia i o to dzisiaj walczymy, o tą pamięć. Mam nadzieję, że w tej kwestii nie będzie w Prawie i Sprawiedliwości dyscypliny partyjnej, że każdy odniesie się do swojego sumienia i wspólnie ustalimy ten dzień, 11 lipca, dniem ludobójstwa.